Dzień dobry, Anita Michalczyk. Moim i Państwa gościem jest dr Roman Gołąbek, chirurg naczyniowy, współzałożyciel Centrum Medycznego PlusMed. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, jak wygląda praca chirurga naczyniowego? Jakie zabiegi wykonywane są najczęściej? Z czym zgłaszają się pacjenci? Pracę chirurga naczyniowego możemy podzielić jak gdyby na dwie grupy. Pierwsza jest to praca dotycząca chorób tętnic. Jest to praca wykonywana najczęściej w szpitalu, na oddziale chirurgii naczyń. I drugą częścią jest dziedzina leczenia ambulatoryjne chorób naczyń, m.in. przewlekłej niewydolności żylnej. Jeśli właśnie chodzi o te dwa aspekty, o tym pierwszym, jakbyśmy sobie więcej powiedzieli. W pierwszym aspekcie chirurg naczyniowy zajmuje się leczeniem rekonstrukcyjnym tętnic, czyli leczy niedrożności tętnic, zwężenia tętnic, tętniaki i wynikające z nich następstwa. A ta druga? Druga jest to leczenie ambulatoryjne. Tak obecnie się dzieje, gdyż chirurgia układu żylnego wyszła już poza szpitale, leczenie ambulatoryjne schorzeń żylnych. Jakie właśnie wykonywane są najczęściej zabiegi, z czym pacjenci się zgłaszają? W skład leczenia termicznego niewydolności żylnej wchodzi zamykanie żylaków przy pomocy lasera, przy pomocy pary wodnej i RF, czyli mikrofale. Czy pojawiły się jakieś zmiany i nowości w ofercie centrum? W chwili obecnej wykonuje się coraz więcej zabiegów hybrydowych, czyli łączenie różnych technik, takie jak techniki termiczne z technikami chemicznymi oraz klasyczną chirurgią otwartą. Czy pandemia i zmiana stylu życia wpłynęły na naszą kondycję w zakresie chorób naczyniowych? Zdecydowanie tak. Jest zdecydowanie więcej powikłań zakrzepowo-zatorowych, tak żylnych, jak i tętniczych, występujących także u ludzi młodych, jako następstwo infekcji SARS-CoV-2. Jakie mogą być właśnie pierwsze objawy rozwijającej się niewydolności żylnej? Pierwsze objawy są to objawy dość subiektywne, czyli ciężkość nóg, rozpieranie, wrażenie, że nogi są trochę większe, bóle, szczególnie pod wieczór, najczęściej w przypadku, kiedy jest mała aktywność ruchowa, dużo stania, dużo siedzenia. Kiedy najlepiej udać się do lekarza? Kiedy takie objawy zaczynają występować. Wtedy trzeba się udać do lekarza zajmującego się leczeniem schorzeń żylnych. Powinien wykonać USG Doppler takich naczyń i ocenić, co źle pracuje i jak to naprawić. Jak wygląda rekonwalescencja osoby po zabiegu? W wszystkich nowych technikach rekonwalescencja jest bardzo prosta, to znaczy pacjent po zabiegu w własnych siłach idzie do domu. Nowe techniki nie wymagają długotrwałego unieruchomienia, wręcz przeciwnie, po zabiegu należy się szybko uruchomić. Jest to także rodzaj profilaktyki przeciwzakrzepowej. Czy pacjentów jest mniej czy więcej, ta liczba rośnie? Sukcesywnie ilość pacjentów rośnie. Ludzie nie chcą długo chorować, chcą szybko wracać do pracy, chcą szybko być mobilni. W związku z tym udają się częściej teraz na zabiegi małoinwazyjne. I myślę, że na tym możemy zakończyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo. Gościem dnia był Roman Gołąbek, chirurg naczyniowy i chirurg ogólny w Centrum Medycznym PlusMed. Dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję.